działać wbrew własnemu sumieniu. So he put really the finger onto the bull. Więc bardzo stanowcze stwierdzenie ze strony papieża. In fact, what this dictatorship of relativism intends, it's not just to force Catholics to act against Catholic principles and against their conscience. Więc w rzeczywistości dyktatura relatywizmu nie pragnie niczego innego, jak tylko zmuszenia katolików do postępowania wbrew katolickim zasadom i wbrew własnemu sumieniu. It aims at forcing them to adopt the dominant relativistic culture and its attitude of internal distance from one's own convictions, which characterizes the most advanced form of tolerance. Dąży do zmuszenia ich do przyjęcia dominującej relatywistycznej kultury i jej postawy wewnętrznego dystansu do własnych przekonań, charakterystycznego dla najbardziej zaawansowanej formy tolerancji. It happens that this interior detachment is exactly the opposite of the supernatural virtue of faith. I zdarza się, że to zdystansowanie wewnętrzne jest przeciwieństwem nadprzyrodzonej istoty wiary, without which no one can be saved. Bez której nie jest możliwe po prostu zbawienie. Because faith consists in firmly assenting to the truth that God has revealed to us. Ponieważ wiara polega właśnie na zdecydowanym przyjęciu, uznaniu za prawdziwe to, co nam Pan Bóg objawił. Which demands absolute certitude in the mind of the recipient of faith. To też wymaga ona absolutnej pewności w umyśle osoby przyjmującej tę prawdę. And is incompatible with the permanent or even temporary attitude of voluntary doubt. I jest nie do pogodzenia z ciągłą lub nawet chwilową postawą wątpiącą. That's why Professor de Matei was very right this morning when he said there is a cultural clash and we need a psychological attitude of militant. Więc bardzo dopięknie stwierdził dzisiaj rano Profesor de Matei, który zwrócił uwagę na taką postawę militarystyczną, psychologiczną postawę militarystyczną, która przygotuje nas na tą walkę z tąże dyktaturą relatywizmu. Because if not, this doubt will penetrate in our souls and we will lose our faith. Bo gdyby nie ta stała gotowość, to stałe czuwanie, można by powiedzieć, na posterunku, to bardzo łatwo możemy stracić cnotę wiary. This is an obligation of every Catholic, but it's also the, particularly the obligation of the Church itself as institution. I oczywiście jest to obowiązek dla każdego katolika, ale jeszcze większym obowiązkiem jest to dla Kościoła jako instytucji. The Church has to defend the faith, defend the morals, say on time and against time, no, what is the truth. Cannot be silenced. Więc Kościół musi mówić prawdę w porę i nie w porę i nigdy nie może zamknąć jego głosu. So the Church will go in clash with modern society. There is no way to avoid it. Więc nie ma sensu twierdzić, że można uniknąć tego zderzenia właśnie między Kościołem a współczesną relatywistyczną cywilizacją. So the Church has to follow the example of intransigence of our Lord himself. Więc Kościół musi iść tutaj za zdecydowanym przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I will give you a quote of a passage of an encyclical of St. Pius X, which is very expressive on that point. Chciałbym tutaj zacytować bardzo dobitne stwierdzenie, jest to urywek z encykliki świętego Józefa X. St. Pius X says that our Lord was kind to sinners and to those who went astray, but he did not respect their false ideas, however sincere they may have appeared. Chrystus oczywiście stąpił na ziemię po to, aby zbawić grzeszników, aby ratować grzeszników, ale był nieugięty wobec ich błędów, wobec ich fałszu, wobec zła czynionego przez nich. Nieważne, jak szczere były intencje. He loved them all, but he instructed them in order to convert them and save them. Kochał ich, ale nauczał ich, aby ich zbawić. While his heart overflowed with gentleness for the souls of goodwill, jeśli serce jego przepełnione było łaskawością dla dusz dobrej woli, he could also arm himself with the holy indignation against the profaners of the house of God. To jednak zarówno potrafił on zapalać się świętym oburzeniem przeciwko profanatorom.
nieugięty jak słodki. He reproved, threatened, chastised. Karcił, groził, karał. Knowing and teaching us that fear is the beginning of wisdom. Wiedząc i ucząc nas, że często bojaźń jest właśnie początkiem mądrości. And that it is sometimes proper for a man to cut off an offending limb to save his body. I że niekiedy wypada odciąć członek, by uratować ciało. This is the other words of the holy Pope, saying how was the behavior of our Lord, and saying that this was the behavior that the church has to follow. And he says that these are eminently social teachings. Stwierdza w tej charakterystyce Zbawiciela, że bardzo dobitnie, iż ostatecznie są to zachowania bardzo nieindywidualne, ale właśnie skierowane na dobro wspólne, są to zachowania społeczne, można tak powiedzieć. So, to follow this divine example, we count upon the help of she, who is terrible as an army set in battle array. Więc w naśladowaniu boskiego przykładu możemy liczyć na pomoc tej, która jest groźna jak armia w szyku bojowym. Mary most holy, who alone crushed all heresies and will soon crush the modern heresy of relativism. To jest Najświętszej Maryi Panny, która sama zgładziła wszystkie herezje i wkrótce zgładzi również obecną herezję relatywizmu.